Wprowadzone w 2019 roku Kelis Taigon i Tayen były kamieniami milowymi dla Kelis i branży e-rowerów. Bezkompromisowa filozofia Uni Body Integrated Design pozwalała stworzyć hardtail nowej generacji do EMTB oferujący najwyższą wydajność i obsługę. Rdzeniem modeli Taigon i Tayen był w pełni zintegrowany akumulator pozwalający na stworzenie eleganckiej i stylowej ramy przy zachowaniu sztywności i zasięgu roweru na światowym poziomie. Wraz z nową serią Taigon R i Tayen R na sezon 2021 został zrobiony kolejny duży krok naprzód. Wprowadzając całkowicie nową spawaną robotem aluminiową ramę serii 6. W ramie ukryto wymienny akumulator litowo-jonowy Recharge V10 produkowany przez BMZ i zintegrowany z dolną rurą. Akumulator oferuje niezrównane 720 Wh i pojemność 20 Ah dla jeszcze lepszego zasięgu. Akumulator Recharge V10 jest teraz łatwo wymienny, zachowując jednocześnie najwyższą wydajność i obsługę roweru. Dzięki zupełnie nowej serii R, hardtaile Kelisa do EMTB zapewniają najwyższą wydajność oraz elegancki wygląd i łatwość konserwacji dla każdego rowerzysty poszukującego roweru elektrycznego nowej generacji. Wyjmowany akumulator pozwala na ładowanie go zarówno w rowerze, jak i poza nim. Taigon R50 oraz Tayen R50 zostały wyposażone w wydajny i cichy silnik Shimano Steps E7000, czytelny i intuicyjny wyświetlacz oraz duży, wyjmowany akumulator o pojemności 720 Wh. Napęd stanowi Shimano Deore z 10-biegową zębatką. Komfortowe prowadzenie zapewnia amortyzator RockShox Recon Silver z blokadą skoku i precyzyjną regulacją twardości za pomocą komory powietrznej. Szybkie 29-calowe koła wyposażone w sztywne osie i poszerzone piasty boost dodają sztywności i pewności prowadzenia nawet w wymagającym terenie. Nowoczesny wygląd, wydajny silnik, bardzo pojemny akumulator, dobry osprzęt i markowy amortyzator sprawiają, że rowery Kelis Taigon i Tayen R50 są ciekawą propozycją w segmencie górskich rowerów elektrycznych. Zapraszamy na www.salonmyślnikrowerowy.pl.